trafiać do, wiesz, do większości ludzi i uświadamiać przede wszystkim, że to nie boli i to tak dużo nie kosztuje, tak? Zarejestrowałam się w Fundacji DKMS, wypełniłam pakiet przez internet, wysłałam i po 5 miesiącach od rejestracji dostałam telefon z zapytaniem, czy nadal zgadzam się, aby komuś pomóc, tak? Są dwie metody poboru. W 80% jest to, tak jak ja miałam, pobierane przez transfuzję krwi. Podłączone są dwa wejścia dożylne, krew przepływa przez 4 godziny, to się nazywa afereza. Szpik jest oddzielany od krwi, krew wraca z powrotem nasza do nas, szpik jest zbierany w woreczku, który wędruje do osoby potrzebującej. Nie czuję się, żebym zrobiła coś, czego nie mógłby zrobić ktoś inny, tak? Myślę, że każdy jest w stanie to zrobić i to nie jest naprawdę straszne. Równe 4 godziny siedziałam sobie na fotelu, rozmawiałam z osobami, które również oddawały szpik, tak? Całe 4 godziny rozmawialiśmy, śmialiśmy się, żartowaliśmy. Także zleciało po prostu tak, to się wydaje, 4 godziny, matko kochana, a to zleciało tak momentalnie, że... Zachęcam, wszyscy rejestrujcie się, to nic nie kosztuje, nic nie boli, tylko chwilę twojego czasu, ale co to jest w porównaniu z tym, że możesz komuś pomóc wrócić do zdrowia? Rembertów, Bochotów, Rola, Mielany, Mielany i Konstanci. W najbliższą sobotę między 10 a 15 spotykamy się tutaj przy Żylecie. Wszyscy możecie oddać honorowo krew lub zapisać się do rejestracji na szpik. Ogłaszamy Dzień Dawcy Szpiku. Wszystkie osoby mile widziane. Ty też możesz potrzebować pomocy, więc przyjdź koniecznie.